Jest wielu niezadowolonych, no szczególnie jeden, który wyzwania również po nocach do mnie, ale to nie o to chodzi. Rada powiatu przeznacza określone środki i zarząd powiatu nie może rozdysponować tych środków więcej niż rada na to przeznaczy. No w tym roku jest mniej środków niż w roku ubiegłym, w związku z tym no niestety nie wszyscy mogli otrzymać w takiej wysokości, jak otrzymywali w roku ubiegłym, to raz, a dwa, no zainteresowanie klubów było tak duże, że no niestety nie mogliśmy zadowolić wszystkich, mogę nad tym tylko boleć, ale no staraliśmy się wybierać takie przedsięwzięcia, które naszym zdaniem dawały bądź jakiś taki bodziec do rozwoju młodzieży, bądź obejmowały swoim zasięgiem duży obszar. Przeznaczyli Państwo również dotacje do Brzostku i do Przemyśla. Nie, nie, nie. Czy wspiera się w ten sposób jakby konkurencję? Jasno? No to jak zwykle nie do końca jest to prawdziwe, ponieważ stowarzyszenia, które są zarejestrowane na przykład w Przemyślu, tutaj mówimy o stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych, w którym jest zrzeszony nasz, jeżeli dobrze pamiętam, mistrz w strzelaniu, niepełnosprawny, pan, no może nie będę, więc gminy Tarnowiec, o tak powiem, i te środki zostały przeznaczone na nagrody w zawodach dla tych osób. Także to nie dlatego, te pieniądze nie powędrowały do Przemyśla, tylko dlatego, że tamto stowarzyszenie skupia również naszych mieszkańców.